Kuleba, nasz gość, starosta Tomasz Tomborski, dzień dobry. Witam pana rektora, witam państwa, dzień dobry. Letnia atmosfera, proszę państwa, i tak się zastanawiam, czy za letnio nie zrobiło się radnym, ale ważny temat, który się pojawił na sesji Rady Powiatu w ramach oświadczeń radna Barbara Ściukiewicz zapytała o odstrzał MEW. Znaczy, no, nie wiem w sumie, że czy potraktować to śmiechem, czy po prostu zaprosić panią radną może wreszcie na jakąś szczerą i męską rozmowę. My się od czasu do czasu z panią radną spotykamy, jak nie na sali sądowej, w sądzie karnym, to na sesjach, to gdzieś jakieś inne spotkanie i co chwilę odkrywam jakby nową wiedzę w zakresie pani radnej, a właściwie generalnie brak tej wiedzy. No, szanowna pani radna, no, MEW jest gatunkiem częściowo chronionym, tak? No to jest jakby pierwszy temat, drugi temat, no, trzeba zaakceptować fakt, że jesteśmy w jej środowisku, a nie ona w naszym. To tutaj my jesteśmy troszeczkę bardziej opóźnieni generalnie w zdobywaniu przestrzeni koło brzegu niż sama ona. Trzeba się z tym pogodzić, nie można my wydrażnić, nie można atakować. To jest zwierzę, które ma swoje prawa. Natomiast kwestia dotycząca odstrzału, no, na litość boską, no, aż mi ale ciężko. Ale panie starosto, może tych mafii jest za dużo? Panie rektorze, że no, to być może, że jest ich troszeczkę za dużo, jeżeli chcemy generalnie sobie z nimi poradzić. No, są inne metody, można je odstraszać, które są takie metody. Można wziąć specjalne firmy, które zajmują się generalnie zabezpieczeniem tego typu obszarów. Zwrócić uwagę, że na przykład na lotniskach, gdzie funkcjonują masy samolotów, przecież masę ptaków też przelatuje, no i jakoś się nie dochodzi do sytuacji tego typu, że dochodzi do zatrzymania pracy lotniska z racji na to, że pojawią się tam ptaki. Są specjalne sygnalizatory, są sokolnicy, dokładnie. Tutaj też by można było stosować sytuację związaną z specjalnymi urządzeniami, które wytwarzają odpowiednie dźwięki, które ostrzeszają mewy. Natomiast no, nikt nie będzie do po prostu mew strzelał, no bo na litość boską, mówiąc krótko, powiem tak, to na litość ziemską, panie starosto, dziki. A dziki to już nie jest wiem, problem. Czy pan widział, jak sobie maszerowały. Tak. Ostatnio też miałem okazję spotkać dziki spacerujące w mieście. Przypomnę, że obowiązek dotyczący uwolnienia miasta Kołobrzyk od tego gatunku zwierzyny wzięło na siebie miasto. My wydaliśmy decyzję dotyczącą usunięcia z uśmiercenia. To trzeba sobie jasno powiedzieć, tak, innej metody nie ma i nie będziemy tutaj podnosili tego tematu, czy można to załatwić w sposób alternatywy. Nie można, dlatego że mamy ognisko ASF-u, a kolejne takie zostało w Polsce odkryte na szczęście w województwie warmińsko-mazurskim, jest stosunkowo daleko od naszego powiatu kołobrzeskiego. Mamy wydaną decyzję na 30 sztuk tego dzika. Przed sekundą konsultowałem to z kierownikiem zarządzania okresowego Urzędu Miasta, panem Arturem Wasilskim. 13 sztuk zostało już usuniętych, ale problem w dalszym ciągu narasta. W mojej opinii sytuacja będzie tego typu, że bez podjęcia bardziej zdecydowanych i radykalnych działań tych dzików będzie przybywało. Dzisiaj szacujemy populację dzika na około 100 sztuk, a może i więcej, funkcjonujących w Kołobrzegu. Mamy z tego zrobione około 10% wartości tej populacji, więc warto byłoby troszeczkę przyspieszyć. Deklaruję tutaj osobiście, że jeżeli tylko i wyłącznie będzie sytuacja tego typu, że ten limit tych 30 sztuk dzików będzie wykonany, to natychmiast w ciągu powiedzmy 24 do 48 godzin, bo tyle zajmie nam wydanie tego decyzji wraz z uzgodnieniem z Polskim Związkiem Łowieckim, taką nową decyzję wydamy. Trzymamy kciuki. No, całe szczęście się jeszcze nic nie stało, aczkolwiek widziałem zdjęcia niepokojące, nagrane kamerą z telefonu komórkowego, gdzie pewna rodzina próbowała podejść do lochy mającej młode i ją dokarmiać. Proszę państwa, no, sytuacja jest zupełnie odpowiedzialna. Jeden nieopatrzny ruch, jedno jakiś krzyk, pisk młodego dzika, locha natychmiast atakuje, tak jest funkcjonowany jej instynkt macierzyński i doszłoby pewnie do nieszczęścia. Całe szczęście, że tylko to się skończyło i wyłącznie na tym filmie, a mogło być rzeczywiście gorzej. Dokładnie, a jeżeli jesteśmy, panie starosto, przy temacie bezpieczeństwa, to na sesji też omawialiście bezpieczeństwo, bo były sprawozdania służb mundurowych. Policja i Straż Miejska, no te właściwie służby, które... Pożarna, przepraszam bardzo, która jeździ najczęściej do tego typu zdarzeń. No, w dalszym ciągu notujemy sporo wypadków, jeżeli chodzi o zdarzenia o charakterze drogowym. Mamy pewien wzrost dotyczący liczby ofiar śmiertelnych, tych najbardziej tragicznych. No, mam nadzieję, że ta sytuacja się poprawi w momencie, kiedy zostanie oddana droga S6 do użytku. Tutaj wszystko wskazuje na to, że do końca tego roku te elementy naszego tutaj odcinka będą oddane. Ja każdego dnia obserwuję postęp prac. Tam rzeczywiście właściwie mówiąc, czy to jest sobota nawet, czy niedziela, czy nie mówiąc o dniu roboczym, te prace idą zgodnie z harmonogramem. I wszystko
pracuje na to, że zgodnie z zapowiedziami do końca roku ta droga S6 powstanie, aczkolwiek niejakie z innymi odcinkami, no bo tylko w tym momencie ma to sens taki, kiedy będzie to inwestycja liniowa, czyli bez żadnych przerw, tak na przykład taka przerwa jest na drodze S6 w Koszalinie, gdzie pewien etap tej drogi będzie wyłączony i wykonany dopiero za 2 lata. Ale wracając do naszego bezpieczeństwa, te przestępstwa, takie najbardziej dokuczliwe, takie pospolite, czyli kradzieże, włamania, jakieś rozboje, tu jest generalnie na tym samym poziomie, nie ma wzrostu ani spadku. Upatruję to też sytuację tego typu, że mamy całe szczęście duże wzmocnienie. My też jako powiat bierzemy udział w poprawie tego bezpieczeństwa, finansując pobyt policjantów w zakresie prewencji. To są osoby, które są po szkole policyjnej, czyli ze Słupska i wykonują te staże adaptacyjne. No przed nami, co wszyscy nie ukrywają, duże wydarzenie, czyli Sunrise. Ono jest jakby tutaj bardzo, ma dużą wagę w zakresie bezpieczeństwa, dlatego że sporo zdarzeń o charakterze tych właśnie wybryków chuligańskich ma miejsce właśnie w tym okresie. W tym roku Sunrise będzie wyjątkowy, znacznie większy niż dotychczasowo realizowany. Będzie realizowany też w nowym miejscu na Podszczelu. Wszystkie dokumentacje, wszystkie uzgodnienia, bo jestem w ciągłym kontakcie z realizatorami tego wydarzenia, są przygotowane. Ruszamy w drugiej połowie lipca. No i generalnie uważamy, że będzie to duże wydarzenie organizacyjne, bo po raz pierwszy na tak dużej otwartej przestrzeni będzie zlokalizowane nie tylko same sceny, będzie ich aż 5. Do tej pory mieliśmy z dyspozycji 2 sceny, ale również swego rodzaju miasteczko kempingowo-namiotowe, które będzie w tym miejscu funkcjonowało. Więc tutaj duża kwestia dotycząca chociażby bezpieczeństwa sanitarnego, no bo będzie wiele osób w jednym miejscu, powiedzmy, funkcjonowało. Jeżeli chodzi o zdarzenia Straży Pożarnej, tutaj jest mniej więcej ten sam poziom. W połowie są to zdarzenia o charakterze zdarzeń typu pożar, czyli niekontrolowane palenie się tam jakiejś substancji. Druga połowa to są inne zdarzenia, w tym przypadku o charakterze drogowym. No, często jest tak, że na miejscu zdarzenia drogowego po raz jako pierwsi pojawiają się strażacy, dopiero później przyjeżdża policja, czy też ewentualnie karetka pogotowia. Dzisiaj strażacy to są generalnie ratownicy, którzy są przygotowani poprzez specjalne szkolenia tak zwanej pomocy przedmedycznej, czyli są w stanie funkcje życiowe, czy też wydostanie takiej osoby z samochodu po kolizji przeprowadzić bezpiecznie. Każdy strażak, który jeździ do tej akcji, takie szkolenie powinien mieć za sobą odbyte. I co tutaj bardzo ważne chcę podkreślić, mamy dobrze usprzętowienie naszej straży pożarnej. Niedawno odbywały się zawody strażackie, patrzyłem, jakim sprzętem strażacy przejeżdżają. Rzeczywiście są to samochody nowe, czasami nie ukrywam, nowsze niż te, którymi dysponuje Państwowa Straż Pożarna. I tutaj pewne statystyki, o których chcę powiedzieć. Do połowy zdarzeń w powiecie kołobrzyskim jeździ Straż Pożarna zawodowa samodzielnie. 25% to są działania wspólne, czyli straży zawodowej i ochotnicze, i 25% kolejne to są działania samodzielne ochotnicze Straży Pożarnej, czyli widać, że te jednostki, te formacje są nam bardzo potrzebne. Reasumując, stan, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo powiatu, ocenia jako dobry. Jeżeli nie wydarzą się zdarzenia nieprzewidziane, tutaj upatruję dużego niebezpieczeństwa w zakresie warunków pogodowych, czyli działań dotyczących sił natury, wysokie temperatury, silne wiatry. To zakładam, że to bezpieczeństwo będzie zachowane i na podobnym poziomie jak roku ubiegłym, aczkolwiek naszym celem jest generalnie podwyższenie stopnia tego bezpieczeństwa. Panie starosto, słyszałem, że wydaliście drugie pozwolenie na galerię w Budzistowie, to będą już 2. Nie za dużo? Panie redaktorze, to musi regulować rynek, tak? Nie ukrywam, my nie będziemy rozpatrywali tego w kontekście funkcjonowania i opłacalności. Od tego są przedsiębiorcy, od tego są biznesmeni, są biznesplany, to oni muszą wydać decyzję, a czy ocenić tę decyzję, czy jest to potrzebne, czy nie. Jakby sytuacja wskazuje na to, że jeżeli te dwie galerie będą wokół siebie, no to być może będą traktowane jako jedne obiekty w zamieście uzupełniający. Tutaj powstanie pewnie pewna konkurencja dotycząca ilości sklepów, rodzaju tych sklepów, firm, które będą tutaj funkcjonowały. Okazuje się, że w tego typu miejscowościach tej wielkości jedna galeria jest galerią wystarczająco, aczkolwiek Kołobrzeg ma inną charakterystykę. Tak, tutaj powiedzmy jednak okres letni powoduje to, że nas jest znacznie więcej. Kiedy, proszę zwrócić uwagę, nie ma pogody, no to właściwie wszystkie miejscowości satelitarne zjeżdżają do Kołobrzegu po to, żeby tutaj szukać jakiegoś sposobu spędzania czasu, kiedy nie można tego czasu spędzać na plaży. Jeżeli te galerie będą w jednym miejscu, no to zakładam, mogą być traktowane jako jeden obiekt, aczkolwiek na przykład praktyka sąsiedniej miejscowości Koszalin dowodzi tego, że dwie galerie funkcjonujące w innych miejscach powodują to, że właściwie jedna z tych galerii jest taką galerią troszeczkę umierającą, druga trzyma się, ta większa, całkiem dobrze. No, zobaczymy, co będzie u nas. A panie starosto, jak jesteśmy przy handlu,
to się kłania Rejmonta Rodziewiczów, słynna działka budowlana. Tam ostatnio miała miejsce ciekawa akcja, bo zablokowano część tych obiektów handlowych. No zgadza się, jest to konflikt, wydaje mi się, osób, które tam funkcjonują, handlowców, którzy no, jakby z jednej strony robią to w dobrej wierze, no bo gdzieś tam chcą funkcjonować, są też handlowcy zewnętrzni. Ja, proszę Państwa, jestem zwolennikiem tego typu, żeby to miejsce wreszcie było zagospodarowane i zabudowane. Tak? Mówimy generalnie o sytuacji związanej z dużą urbanizacją miasta Kołobrzeg. Akurat jeżeli chodzi o to miejsce, to to miejsce powinno mieć charakter już miejsca wykorzystanego. Jest tam aktualne pozwolenie budowlane, przewidujące budowę dobrego, ładnego hotelu w wysokim standardzie. No trudno, żeby wizytówką Kołobrzegu, jest to pierwsze wejście na teren naszego uzdrowiska od strony miasta. Właściwie najważniejsze i największe, to tędy idzie największy strumień osób korzystający z uroków Kołobrzeskiej plaży uzdrowiska. No było wizytówką Wesołe Miasteczko, jakieś tam punkty handlowe handlujące mydłem i powidłem. W momencie, kiedy ta inwestycja wreszcie ruszy, ta sytuacja się ustatkuje. Natomiast na dzień dzisiejszy ja powiem w ten sposób, bo często wiele osób zwraca się do mnie jako do starosty sytuacji, żebym ten problem rozwiązał. Ja pytam, skoro wszyscy wiemy, że nie do końca wszystko jest tam zgodnie z prawem, to zadaję pytanie publiczne. Gdzie jest w tym momencie policja, która dysponuje zupełnie innymi narzędziami? Gdzie jest prokurator, tak, który dysponuje takim narzędziem jak kodeks karny i kodeks postępowania karnego. Ja dysponuję tylko i wyłącznie kodeksem postępowania administracyjnego, więc wydaję decyzję, do której się można odwołać i moje możliwości reakcji są bardzo ograniczone. To, co mogłem zrobić, to zrobiłem. W zeszłym roku wygasiłem pozwolenie budowlane na ten obszar. Pan wojewoda nie przyznał nam racji. Stwierdził, że ja mu nie przeszkadza, żeby generalnie sytuacja była taka, w której on utrzymał to pozwolenie budowlane i jednocześnie był tam prowadzony handel. Ja zadaję pytanie, czy to jest plac budowy, czy to jest targowisko. Na to odpowiedzi nie mamy. No natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli nie będzie stanowczej reakcji tych służb, czyli mam to na myśli i policję, i prokuraturę, które dysponują właściwymi i rzeczywistymi narzędziami w postaci kodeksu karnego, moje możliwości reakcji są bardzo ograniczone. To jest tylko i wyłącznie wydanie decyzji administracyjnej, o której zawsze można się odwołać, a przykład tego, w jaki sposób rozwiązał to wojewoda, gdzie myśmy tą decyzję unieważnili pozwolenia budowlanego, wychodząc z tego założenia, że albo plac budowy, albo targowisko. Pan wojewoda stwierdził, że tutaj kolizji nie ma i utrzymał pozwolenie budowlane. Dzisiaj sytuacja wygląda od strony prawnej w ten sposób, że mamy czynne pozwolenie budowlane, czyli aktualny plac budowy, jednocześnie na tym placu budowy jest prowadzony handel. Inne służby są bezradne. Ile będzie ważne jeszcze to pozwolenie na budowę? Panie dyrektorze, pozwolenie na budowę to jest sytuacja tego typu, że dzisiaj wystarczy raz na 3 lata dokonać jakiegokolwiek wpisu do dziennika budowy. No przecież tam się nic nie dzieje. No panie dyrektorze, ale można wpisać na przykład prace przygotowawcze, ogrodzenie, przywiezienie sprzętu, kontenera, postawienie toalety. No można teoretycznie taką budowę prowadzić w nieskończoność, tak? Prowadzić ją lat 10, 15, 30. Tutaj w mojej opinii, panie dyrektorze, popełniono pewien błąd. Tam, gdzie się rozsądnie sprzedaje działki, szczególnie działki w takich obszarze, o którym dzisiaj mówimy, każdy zbywca takiej działki, jak dobrze pamiętam, zbywcą tej działki był Urząd Miasta, jednocześnie robi takie zastrzeżenie, że narzuca na inwestora obowiązek rozpoczęcia budowy w okresie np. 2 lat i jej zakończenia w okresie lat 5. Jeżeli takie zastrzeżenie by było i byłoby w tym momencie opisane również sankcjami, nie wykonasz, to za każdy rok opóźnienia płaci na przykład 10% wartości sprzedaży gruntu, pewnie byśmy mieli ten problem rozwiązany. Jeżeli pan się sprzedaje działkę, nie narzucając inwestorowi w tym momencie, temu nabywcy, obowiązku rozpoczęcia i zakończenia inwestycji w określonym okresie, no to mamy właśnie taką sytuację, jaką obserwujemy. Wszędzie, gdzie się sprzedaje działki atrakcyjne, podbudowę hoteli, pensjonatów, tam, gdzie one są w jakichś ciągach pomiędzy, ci, którzy sprzedają, gminy mówią, ok, w warunkach specyfikacji jest napisane, masz rozpocząć w określonym terminie i w określonym terminie zakończyć, gdy jeżeli tego nie zrobisz, będziesz płacił kary. Tego pewnie tutaj nie było i stąd ta sytuacja, którą obserwujemy na ulicy Rejmonta i tym kwartale. Rodziewiczówny Waszyngtona w tym kwartale. Zdrowia. Panie starosto, to jeszcze jak jesteśmy w temacie ulic, bo obiecałem, że o to zapytam, 4. Dywizji Wojska Polskiego, to ulica Powiatowa. Tak jest. Miałem okazję tam ostatnio w nocy przychodzić i żadna lampa się nie świeciła. Proszę Państwa, musimy sobie jedną rzecz powiedzieć, tak? Drogi na terenie miasta mają kilku administratorów, są drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, również i krajowe. Proszę Państwa, za oświetlenie terenu danej gminy odpowiada gmina. To jest jej obowiązek utrzymania właściwego oświetlenia. No i w tym momencie no, należy się zwrócić z zapytaniem do Wydziału Wykonalnego Urzędu Miasta, co jest przyczyną. Może być awaria, może być to, nie wiem, celowe wyłączenie, chociaż tego nie zakładam. No możemy tutaj różnie spekulować, wydaje mi się, że najprościej zapytać. Natomiast to, co podkreślam, za oświetlenie ulic publicznych w danej gminie odpowiada gmina, na której to oświetlenie się znajduje. Koniec, kropka, nic więcej dodać, nic więcej ująć. Wiemy, kogo zapytać. A tak na marginesie ostatnio były, nie wiem, czy Państwo wiecie, były zawody strażackie w Ustroniu, nie widziałem Trytona.
Panie doktorze, chciałem zobaczyć starostę. Biegnącego z ciekawką. Ale to jest naturalne, panie doktorze, dlatego że zawody strażackie, ta część powiedzmy sprawnościowa, część bojowa, ona przewiduje głównie działania o charakterze gaszenia pożaru. Tak? To są węże, to są bieganie, to są powiedzmy tego typu rzeczy, które to nie specjalizuje się w działaniach sensu stricte typowo lądowych, czyli o charakterze powiedzmy gaszenia pożaru. Stąd też no, nie mamy specjalnie ani usprzętowienia, ani też kwalifikacji. Jeżeli będą zawody strażackie drużyn podwodnych, to zapewniam Państwa, że wtedy Tryton na pewno zobaczymy, a i takie zawody strażackie o charakterze specjalistycznych działań płetwonurków się odbywają w Polsce i wtedy będziemy w stanie w nich startować. Będę pamiętał, żeby Pana rektora na takie zawody w charakterze wizy oczywiście zaprosić. Koniecznie. Założę sobie maskę, jakiś płetwi, zobaczę, co tam... Tak zwane ABC, wystarczy. Pod wodą. Starosta Tomasz Tomowski, naszym gościem. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.